Witam ponownie w Zagrajmy w Tron 2.0. W poprzednim odcinku zaatakowała nas korupcja, wirusy. O, normalnie wysyp żywych maili był. Mam nadzieję, że to były maile. Szkoda by było pozabijać takie cenne programy. Dobra, poza tym udało się znaleźć jeden build point z trzech na tej mapie. O, tam widzę już drugi. A tutaj widać, mogę sobie ściągnąć... Greetings, program. My name is Rami. Please free me. I have an important package to deliver. Kto to mówi? Słyszę głosy. Tutaj możemy sobie ściągnąć przepustkę numer 8 i maila, którego zresztą zaraz sobie będziecie mogli przeczytać, jeśli chcecie. Raz, dwa, trzy, wystarczy. Jak chcecie go przeczytać, to sobie zapauzujcie. I kolejna przepustka do kolekcji, a tutaj kolejny build point. Właściwie powiem szczerze, nigdy nie udało mi się zebrać wszystkich build pointów. Zawsze brakowało mi trzech do zebrania. Ich tu jest w zasadzie koło setki. Albo dwusetki. No, w każdym bądź razie będę się bardzo starał, żeby jednak udało się zebrać wszystkie. Więc wolę przeszukiwać każdy kąt. A, to ty mówiłeś, hello. Gdzie zostało zrzucone w otchłań międzydyskowo, między jedną krawędzią dysku a drugą. Thanks, program. Gdyby wiedział, gdyby znał prawdę, to pewnie by dostał zwarcia ze szczęścia. A tutaj dostajemy właśnie program do wyższego skoku, jump i blaster. Dodatkowy program, który trzeba zainstalować w swoim jakby podręcznym komputerze. Program z komputerem, ładnie. Subroutines augmented program space abilities when loaded into system memory. To load a subroutine, press the F1 key to bring up the menu and right click on the subroutine in the outer ring. With the YAMP loaded, your jump height is greater. O, widzicie? To jest fragment pofragmentowany, o. Nie mogę nic tu zainstalować, no chyba, że go zdefragmentuję w tej chwili. Tutaj dostałem program, który sobie zainstaluję i dzięki niemu będę mógł skakać 15% wyżej. Świetnie. A tutaj mamy ostatni build point, super. Aha. To, co teraz trzymam, służy jako karabin. Gdzie ten wirus? Akurat w tej wersji nie jest zbyt skuteczny. Trzeba go dosyć mocno podkręcić. Więc z nimi będę się bawił za pomocą dysku twardego. W tej chwili jest dużo skuteczniejszy. Widzicie, jaki twardziel. Poczuj potęgę mojego dysku. Zdychaj w wirusie! Jestem lekiem na wszelkie wirusy. Najlepszy antywirus na świecie. Aha! A to jest profiler, czyli będzie mi wyświetlał imiona. Przynajmniej w pierwszej wersji imiona programów. Później będzie mógł pewnie pokazywać więcej rzeczy. Między innymi... jaką posiadają broń, przepustki i tak dalej. Gdzie to jest? Aha, dodatki. Ale że dostałem go z wirusa, to oczywiście jest zawirusowany. Trzeba go najpierw odwirusować. Thanks, program. I was afraid my subroutines were going to become infected. Nic się nie oprze podęce mojego dysku. Teraz już udało się skoczyć. A tutaj kolejny profiler, tylko że już nie zawirusowany. To ściągnę tylko maila. Szkoda energii ściągać go drugi raz. Raz, dwa, trzy, zdążyliście przeczytać, super. I proszę was bardzo, koniec poziomu. Aha! A to jest kernel.
krótka lekcja informatyki. Kernel jest w każdym systemie. Linuxie, Macu, Windowsie, zawsze on musi być. On jest głównodowodzący. Kernel system scans indicate partitions 5 through 32 are infected. Block all write access privileges and send in more intrusion countermeasure programs. Yes, sir. Have you isolated the source? Not yet, sir. However, we've picked up the signature of an unauthorized program in the sector. Quarantine and bring the program to me immediately. Jedyna różnica między tym kernelem, a prawdziwymi kernelami w systemach komputerowych jest takie, że te komputerowe są dużo łagodniejsze. Nie takie brutale. A szkoda. So what are you exactly? A bit? A bit. Ha, I'm a byte. Dobry ten tekst. Wouldn't send a simple bit to do a byte's job. Let me tell you, mister. Mafia nie wysyłała bita do bajtowej roboty. Świetne. Robaczek. Upgrader tak zwany. Zwiększa poziom dowolnego podprogramu, który mogę obsługiwać. Strange little creature. What are they? That is a code optimizationware. They graze on excess code. Activating one allows you to optimize a subroutine up one level. No, o to właśnie mówiłem. Jak... A wiecie co? Podskok jak podskok, ale na razie speed profilera podłączę. O, akurat się tutaj zmieścił. Świetnie. You do not have the proper permission set to enter the power stream control sector. Jak zwykle. No to rusz się. Kolejny mail do przeczytania dla was. I raz, i dwa, i trzy. Przeczytaliście? Super! Przeczytacie dużo szybciej ode mnie. A tu kolejny mail. Raz, dwa, cztery, trzy. To był program obronny, tak swoją drogą, a ja go bezpośrednio najnormalniej w świecie rozwaliłem. Jestem z siebie dumny. Teraz można iść dwoma drogami, albo uczciwą. There's a subsystem that runs beneath the main level. Tak, tak. Look down there. Świetnie. Mogę iść uczciwą drogą teleportem, ale prawdopodobnie trafię na mnóstwo wrogów, lub mogę iść jakby skrótem myślowym. I właśnie jego wybiorę. Dużo lepiej się ten dojdzie. Goodbye. Oż ty! Użytkownika? Ja ci dam! Użytkownika! I tu wirusować. Ja cię zabiję. Pewnie mi zawirusował coś. Nie, zbyt sektorował. Ale jestem taki delikatny. A ty nie żyjesz! Zostałeś zderealizowany. Tutaj pamiętam gdzieś był build point. Kurczę, już trochę było jak ja grałem w tą grę. Ej. Gdzieś tu jest, to na pewno. A tutaj mamy nie dosyć, że przepustkę, to jeszcze fazy signatur, czyli dla programu będę poruszał się jakby w kapciach filcowych. Świetnie, komputer to muzeum. No, bomba. Nawet nie zawirusowany. No i nic poza tym, dostałem jeszcze tylko przepustkę. Świetnie. Aha, jaka jest różnica między zielonym a niebieskim? Zielony się kiedyś skończy, niebieski nie. To taka 220 do... Boom. Znalazłem. The corruption is spreading. We must keep moving. Co ty mnie powiesz? Wirusa nie widziałeś czy jak? Przecież to takie stworzonka. Można sobie holować. Aha, wyszukiwanie. Aha.
Zostaliśmy określeni jako wirus. No świetnie, teraz będzie miał dużo do powiedzenia kernel na ten temat. The source of the corruption. Now this is unexpected. These programs believe you are the source of the corruption. Kurwa. That's rather funny, actually. Come, you are not safe here. We must find the server's exit port. Bardzo śmieszne. Będę teraz atakowany przez wszystko, co się tutaj rusza. No, poza tym gościem tutaj może. Ja, ale trzeba przyznać, tutaj ploty szybciej się... O, odchodzą niż... między babciami. But what the hell's causing it? The Colonel has issued instructions to watch for an unauthorized program in this sector. That's probably the source of the corruption. There's only one thing I hate more than Zealots, and that's unauthorized viral code. I'll de-res him on the spot. Collier circuits. The Colonel wants the program quarantined and brought in for interrogation. I found an anomaly! Oh! Oh. Bomba. Nice. Tutaj. O, przepusteczka. Jak ja lubię przepustki. A ty co się trzęsiesz? Tobie nie zrobię krzywdy. Ty mnie nie atakujesz. Kill point. Kolejny. No i... to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy uważani jako źródło wirusa. Zebraliśmy kilka build pointsów. Jedyne co to wiemy, że musimy uciekać poniżej tego wielkiego strumienia energii, który może spalić mnie. A w tym momencie zderezować. Właśnie, może ktoś w komentarzach napisać, jak można na polski przetłumaczyć derezację? No, nawet nie wiem. A dobra, to krótka przerwa między jednym a drugim odcinkiem i zaraz nagrywamy odcinek trzeci bodajże. Do zobaczenia, cześć.